Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A z tej strony Radeon 6700 XT. I witam Was dzisiaj w premierowym teście tej karty graficznej. Swoją drogą to pierwsza w ogóle premiera, którą robię z Radeonami, także fajno. Nie przeciągając dalej, sprawdźmy, co potrafi to cudo. Radeon 6700 XT jest obecnie najtańszym modelem z serii 6000. Według AMD ma to być karta idealna do grania na 1440p. No i sobie dzisiaj oczywiście posprawdzamy, jak sobie radzi na tej rozdzielczości oraz na Full HD. Zaczynając od ogółów, to karta jest oparta o architekturę RDNA 2 lub Big Navi. Mamy wsparcie dla Variable Rate Shading, akcelerację Ray Tracingu czy DX12 Ultimate. I patrząc na specyfikację i porównując ją z poprzednikiem, czyli 5700 XT, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Mamy tutaj znacząco większy sam chip i ilość tranzystorów została zwiększona do 17 milionów. Mamy dodatkowo 40 akceleratorów ray tracingu, zdecydowanie wyższe zegary i aż 12 GB pamięci VRAM GDDR6. Jednak co ciekawe, sama przepustowość pamięci jest mniejsza, bo szynę zredukowano z 256 bitów do 192. No i zwróćcie też uwagę na to, że 6700 XT ma mieć pobór prądu zaledwie o 5 W większy od poprzednika. Oczywiście z dodatkowych bajerów i technologii mamy tutaj na pokładzie Smart Access Memory, czyli implementację Resizable Bar. Działa to mniej więcej w ten sposób, że procesor ma dostęp do całej pamięci VRAM karty graficznej, a nie w kawałkach po 256 MB, jak ma to zwykle miejsce. Generalnie ten feature działa na chipsecie X570, B550, a także już na niektórych płytach z Intelem. Tu nie będę długo się rozwodził nad tematem, ale w praktyce może nam to dać kopa do wydajności w niektórych grach. Tutaj macie na przykładzie Assassin's Creed Valhalla i Godfall. I generalnie niekiedy działa to lepiej, niekiedy działa to gorzej, ale warto włączyć, bo stracić nie stracicie, a zyskać możecie. Jeżeli chodzi o sam model referencyjny karty, to mamy tutaj dwa wentylatory, zasilanie 8 plus 6 pin, grubość dwóch slotów i długość 265 mm. Karta sama w sobie jest naprawdę śliczna, ale przypuszczam, że jesteście tutaj nie dlatego, żeby podziwiać, jak ta karta jest ładna, tylko jesteście ciekawi, jaką ona ma faktycznie wydajność. Tak więc zerknijcie sobie na platformę testową, jakie części użyłem do tego porównania. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj Ryzena 5900 i RAM taktowany 3600 MHz. Na samym początku chciałbym zacząć od tego, jak wygląda wydajność takiego 6700 XT na tle poprzedników. Słowem, jest dobrze, zwłaszcza na tle serii 5000. W samym Cyberpunku 6700 XT ma 23 klatki średnio więcej niż jego poprzednik. Zresztą podobnie temat wygląda w przypadku gry Godfall. I strasznie chciałem Wam pokazać te dane po to, żebyśmy mieli obraz, jaki w ogóle progres AMD zrobiło w obrębie jednej generacji sprzętu. No a teraz, nie przeciągając dalej, przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do faktycznych testów. Zaczynamy od Assassin's Creed Odyssey i tutaj Radeon 6700 XT plasuje się gdzieś pomiędzy RTX-em 3070 a 3060 Ti. Przechodząc do nowszej części cyklu, czyli Valhalla, co ciekawe, ta gra bardzo dobrze sobie radzi na Radeonach, i sporo lepiej tutaj wypada 6700 XT niż 3070. Przechodząc do Control, wracamy do poprzedniego schematu, czyli nasz Radeon plasuje się gdzieś pomiędzy dwoma RTX-ami. Przechodząc do Cyberpunka, po raz kolejny możemy zauważyć, że schemat się powtarza, ale Radeonowi jest znacznie bliżej do 3070. Death Stranding na 1080p minimalnie szybciej wypadł Radeon, ale w przypadku 1440p Radeonik jest znowu poniżej 3070. Dalej mamy Doom Eternal, czyli grę, która korzysta z API Vulkan, i po raz kolejny zbliżamy się tutaj niebezpiecznie blisko 3070. Jeżeli mówimy o Godfall,
Rumble. Jest to gra, która była optymalizowana pod Radeony. Ale co ciekawe, okazuje się, że nasz 6700 XT po raz kolejny jest pomiędzy 3070 a 3060 Ti. Need for Speed Heat jest to gra megaprocesorowa, ale co ciekawe, Radeon wypadł w niej zaskakująco dobrze, pokonując nawet 3070. Red Dead Redemption 2 i tutaj pomimo wykorzystania API Vulkan, Radeony radzą sobie stosunkowo kiepsko i nasz 6700 XT trzyma się bliżej 3060 Ti. Shadow of the Tomb Raider, no i nasz Radeon bardzo mocno depcze po piętach 3070. W Watch Dogs Legion na 1080p 3070 idzie łeb w łeb z nowym Radeonem, ale na 1440p możemy zobaczyć delikatną przewagę RTX-a. Wiedźmin 3, no i tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje to, że na 1440p naprawdę bardzo niewielka różnica pomiędzy 3070 a 6700 XT. No i na sam koniec bierzemy Wolfenstein Youngblood, no i tutaj po raz kolejny pomimo zastosowania Vulkana 3070 wypadła znacznie lepiej niż 6700 XT. I tak mniej więcej wygląda wydajność w przypadku tradycyjnego renderowania gier. Chciałbym, żebyśmy przeszli sobie teraz do ray tracingu, z racji tego, że jest to pierwsza seria Radeonów, która oficjalnie ma akcelerowane śledzenie promieni, pomyślałem, że sprawdzimy ją w kilku tytułach. Na początku dałem troszeczkę szans Radeonom na wykazanie się w grze Godfall, który jako jedna z pierwszych gier wykorzystuje implementację ray tracingu, jednakże co ciekawe, nie możemy włączyć jej na RTX-ach, dlatego widzicie tutaj same Radeony. Ale trzeba przyznać, że pomimo włączenia ray tracingu, spadki w FPS-ach wcale nie są duże. Natomiast w porównaniu już w takim Control, no cóż, co tu dużo mówić, Radeon dostaje strasznie po tyłku. Zresztą podobnie wygląda kwestia, gdybyśmy chcieli to sprawdzić w Shadow of the Tomb Raider. I co gorsza, w niektórych grach nawet nie jesteśmy w stanie włączyć ray tracingu. Przykładowo, póki co w Cyberpunku 2077 nie możemy włączyć ray tracingu na Radeonach, a przykładowo w Watch Dogs Legion, pomimo że faktycznie możemy włączyć grę, gdy ustawimy ray tracing, no to gra po prostu się wywala. Jest to pierwsze podejście w ogóle AMD do tematu ray tracingu, no i wypada ono dość średnio. Powiedziałbym nawet jeszcze bardziej średnio, gdy uwzględnimy w tym wszystkim DLSS-a, czyli Deep Learning Super Sampling, który możemy znaleźć w RTX-ach. No i patrząc na przykład na taki wykres z Control, no to co tu dużo mówić, Radeony naprawdę dość mocno odstają. A właśnie skoro o DLSS mowa, to chciałem porozmawiać o wielkim nieobecnym, czyli Super Resolution. Super Resolution to ma być technologia, która de facto ma być odpowiedzią na DLSS NVIDII. Słyszeliśmy o tym na zapowiedziach wcześniejszych Radeon, jeszcze w zeszłym roku, ale w sumie od tego czasu brakuje jakichkolwiek oficjalnych informacji. Ja w ogóle zauważyłem, że kwestie DLSS-a ludzie lubią spłycać do tego, że jest to zwykły upscaler albo że no to jest trochę takie cheatowanie. Otóż po pierwsze nie jest to zwykły upscaler, bo zwykły upscaler to jest przykładowo Fidelity FX CAS, który jest dostępny na wszystkich kartach, a co do tego całego cheatowania czy oszukiwania, z jednej strony okej, trafia do mnie ten argument, że to nie jest takie tradycyjne renderowanie i jest to, można powiedzieć, w jakiś tam sposób oszukiwanie, ale z drugiej strony to działa i działa naprawdę zarąbiście i jeżeli jesteśmy w stanie dostać więcej klatek i jeżeli gra wygląda czasami nawet lepiej w moim odczuciu niż natywnie renderowany obraz, no to słuchajcie, nie można przejść obok tego obojętnie i z perspektywy czasu wydaje mi się, że właśnie to DLSS jest w sumie w tej wersji 2.0 większym featurem niż całe to wsparcie ray tracingu, o którym się tak ciągle na okrągło mówi. I jak mówiłem, nie mam tutaj dla Was żadnych oficjalnych informacji, ale chodzą gdzieś plotki, że po prostu AMD pracuje troszeczkę dłużej nad tą funkcją, bo chcą, żeby była po prostu otwarta dla wszystkich i włączona w standard DirectX 12. Co za tym idzie, też jest spora szansa, że ta technologia może się potem pojawić w Xboxie Series X czy PlayStation 5. Chciałem jeszcze poruszyć kwestię VRAM-u. Jak mówiłem, mamy tutaj 12 gigabajtów GDDR6 i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobra ilość. Przykładowo w Watch Dogs Legion na 1440p na ustawieniach Ultra gra potrzebuje prawie 9 GB VRAM-u. I przykładowo ja, jako posiadacz 3070, ja nie mogę ustawić tych
po prostu presetu Ultra, bo gra mi na to nie pozwala, bo mam za mało pamięci. Więc 12 GB w tym Radeonie moim zdaniem to jest naprawdę fajna, zdrowa ilość i myślę, że ta karta będzie się dużo lepiej starzeć niż taka 3070. W ogóle co zabawne, to przez tego Radeona Nvidia trochę się sama zapędziła w kozi róg i była zmuszona wrzucić do 3060 12 GB RAM, co jest dość zabawne, ale o tym może kiedy indziej. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to powiem wam, że za pierwszym razem o mało nie spadłem z krzesła z przerażenia, bo gdy zostawiłem furmarka na pół godziny, przyszedłem i zobaczyłem wartość 98 stopni. Na całe szczęście to jest kwestia wynikająca ze sterowników i po prostu furmark odczytywał zły sensor, nie ten, który miał w każdym razie. No i karta raczej oscylowała w temperaturach 83 stopni, ale musicie mi wierzyć, jak bardzo mi po prostu podskoczyło serce, gdy zobaczyłem tą wartość. Na całe szczęście, jak mówię, temperatura była w granicach 83 stopni, a furmark po prostu odczytywał zły sensor. No i przy tym stres teście też karta pobierała 185 W mocy. No i został nam jeszcze ostatni temat, czyli dostępność. I wiem, że wiele osób byłaby smutna, gdybym go nie poruszył. Ale chłopaki, co ja wam mam powiedzieć? Mam wam powiedzieć to, co chcecie usłyszeć, czy po prostu fakty? Fakty są takie, że po prostu nikt nie wie, jak będzie. Po prostu nikt. Obecna sytuacja jest kosmicznie zwariowana, ceny kart po prostu są absurdalne, ciągle brakuje ich w sklepach. Cena sugerowana przez AMD ma być to 2279 zł, ale jak znam życie, to w najbliższym czasie ta karta pewnie będzie nie do upolowania w tej cenie. Podsumowując, ta karta rzeczywiście radzi sobie nieźle z 1440p. Sam sprawdziłem ją jeszcze w 4K, ale tamte wartości no faktycznie nie były specjalnie zadowalające. Szczerze mówiąc, mam trochę dylemat. Ze względu na brak Super Resolution, a przez to, że RTX-y mają DLSS-a, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was po prostu chce grać na 1440p i chce grać w tytuły, które wspierają DLSS-a, no to taka 3070 może być trochę bardziej kuszącą opcją. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z was ma gdzieś ray tracing, jeżeli ktoś z was ma gdzieś wszystkie te DLSS-y i inne fancy feature'y, które są w kartach Nvidia, to w sumie czemu nie? Przez to, że ta karta ma więcej VRAM-u niż 3070, jak mówiłem, pewnie będzie się o wiele lepiej starzeć. I jeżeli ktoś z was będzie miał okazję kupić tego Radeona w cenie 3070 albo troszeczkę niżej, i nie zależy wam na jakichś fancy feature'ach od Nvidia, to myślę, czemu nie? Może to być naprawdę kuszący kąsek. No i taka to nasza recenzja tego Radeona 6700 XT. Z tego co wiem, to dostępność w sklepach będzie dnia następnego, czyli 18 marca, więc jeżeli ktoś z was chciałby taką kartę upolować, no to no powodzenia wam życzę, no ale jak będzie, mówiłem już, nie wiadomo, ale życzę wam jak najlepiej. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!